Guys, today I want to show you kolejny epizod of Minecraft na cheatach hardcore. Tak, na cheatach, no zobaczcie. Ustawienia. Patrz, jaki cheater ze mnie. OP udostępnij VLAN i sobie włączę tryb. Patrzcie, włączyłem VLAN. A jestem cheaterem. Dobra. Ktoś mi wbije zaraz. Herobrine mi wbije. Na single player. Tak, tak będzie. Dobra, dzisiaj przedstawiam wam farmę Endermanów. Najlepszą eksperkę, którą zrobiłem na tym świecie na razie. I w przeciwieństwie do poprzednich rzeczy robiłem ją jakieś tydzień temu, więc całkiem świeża jest. Zbudowana jest z deep slate'u. A jest tylko deep slate'u jest zbudowana. Może tam jeszcze jakieś szkła są, ale głównie deep slate'ik. Wygląda moim zdaniem przekozacko. No zaraz zobaczycie, bo tu już jest portal mój do endu. Portal do endu. Zrąbisty do endu portal. No jestem sobie w endzie. Ekstremem miałem przez chwilę. Halo? Tak, no zobaczcie. Tutaj miałem takie jedno miejsce do kopania. To jest jedno z kilku miejsc do kopania. A tu jest dużo mapków. Tak szybko wybuchłeś, czy też. Co tu się dzieje? Ja tu jest creeperów. Tutaj sobie trochę kopałem. Bo potrzebowałem bloków na budowę. Ja tu jest tego gówna. Dobra, wszystko wybuchło sobie. Nice. Sobie tutaj ten. Kopałem właśnie ten poruczek fajny, ten deep slate'ik. Nie wiem, czy mi się Minecraft po polsku połączył, zaraz to zmienię chyba. O nie. Dobra, nie chcę słyszeć temu raczej. Aha, bo ja nie zjadłem. Dobra, nie chcę stracić do tego. Daj mi proszę, zon, bo mi się kończy. No ty też się kończy zonko, gdzie trzeba niedługo robić ten zapas, bo niedawno sobie robiłem zapas fajerwerek. I teraz mam tyle najlepszych w grze. Właśnie trochę mi starczy. I zonka też mam całkiem sporo, nie to? No, no sporo mi starczy tych fajerwerek, ja tak będę robić to szczególnie długo. Dobra, jesteśmy w endzie. Przez tak bym sobie się nawet przekopał. Żeby nie trzeba było sobie tam wychodzić. Tylko, że udało się już przelecieć tędy. Nie wiem, jaka jest tutaj grubość, chociaż wątpię, że jakaś spora. No dawaj. Co tak dużo? Tak wykopię, żeby nie trzeba było wychodzić już na powierzchnię tamtym endem, tylko żeby mógł sobie tutaj przelecieć. Co to jest? Nie wiem. Potrzebuję tego. Dobra, lecimy. Zaraz zobaczycie moją pracę. O tak. Moim zdaniem jest przekozackie. Ale w PES wpadł jak tyle mobów. Tutaj wiele razy byłem blisko śmierci przy podczas budowy. Nie, tutaj się zabijaj spokojnie, ale mam takie lagi tutaj. Mam tutaj enchanting na 30 level. To też sobie zenchantuję. Mamy. Mamy tutaj tylko wadełka, wszystko świetlne. To jeszcze jest w trakcie budowy, więc to jeszcze będzie sporo zmianek. Tutaj, nie dziwię się, czemu tak to dziwnie zrobiłem. Uważałem, żeby wszędzie było na 2,5 kratki tej wysokości, żeby endermany nie mogły się tepnąć. A tu są lagi. A to jest tak wydajnie, cholernie. Cholernie tak wydajne to jest. Zaczekajcie. Ustawienia, muzyka i drogi stworzenia. Jeśli zrobiłem, patrzcie tu jak spależy.
Na początku trzeba im trochę damage zadać i teraz będzie leciało jak szalone. Znaczy to nie jest najbardziej wydajna farma Endermanów, jest jeszcze wydajniejsza. Ale ja tutaj bardziej na wygląd postawiłem niż na wydajność. Jeszcze to moim zdaniem i tak jest mega wydajna i mi taka wydajność starczy. Zobaczcie tego jak spaleci. Ja nie potrzebuję bardziej wydajnej farmy Endermanów. O Jezu, te dźwięki z kopalni. Dopadły mnie. Dobra, starczy dlatego. Nie chcę tego zabijać na odcinku, bo to nudne. Chodźmy to obejrzeć wszystko. Tam wpadłem, chyba zginął. Znaczy na pewno bym zginął. Bo ja te liście zniszczyłem, żeby mi Enderman tam nie wbijały. Jest tak. Tutaj mamy takiego zgreda. Silverfisha. I on tutaj sobie siedzi i jak ścierają Endermany, to siebie ja jakby, no one to do niego podbiegają, bo chcę go zabić i tam wpadają sobie. I tak. Platforma myślę, że jest za duża lekko, chociaż i tak, no spora jest. Robię ją oczywiście takiej, użyłem tylko takiego programu z Google'a do generowania kół i kopu i wszystkiego. Pozdrawiam Pidgeamiego. No tak, żeby to może by to było takie okrągłe. Jak tam jest? Bo chciałem to zrobić okrągłe, bo mi się kwadratowe nie podobają. Platformy, okrągłe mi się podoba. I udało mi się ją zrobić, na dole też zrobiłem oczywiście okrągłe. I to wszystko jest do kratki najniższej. Tutaj nie dałem. Wracając tutaj. Zrobiłem to przypadkowo trochę za niskie. I na początku te Endermany było się o tutaj. Ale zostawiło im za dużo damage'a. Więc skończyło się tym, że trochę niżej spadają. O jakieś 7 kratek, 8. I teraz nie ma wiele mniej tego HP zostaje, są na hita 2. Dlatego to wygląda o wiele lepiej. Każdy hit to jest bardzo dużo expa dla mnie. Czasem ten exp nie leci, bo musi tam zestakować. A potem nagle tak dużo tego leci. To jest zarąbiste. Bijmy sobie 16. Mało czasu minęło od poprzedniego filmu, nie wiem czemu, może dlatego, że w ogóle nie grałem, nagrałem to non-stop. Dobra, to będzie chyba raczej krótszy filmik, bo no do 10 minut chcę dojść z nim, nie wiem po co, żeby to lepiej wyglądało. Nie chcę wam jakoś przedłużać, minutkę jeszcze coś popierdzielę, bo nie chcę, żeby ten filmik trwał zbyt długo, jak to jest tylko przedstawienie farmy. Bardzo długo kopałem te itemki na to. Dużo też sobie w będzie polatałem i z 6 elektrycznych to byłem kolejnych. Więc mam bogactwo. No i pelerynka. Zarąbista pelerynka. Gościu. Wow. Dobra, chodźmy z powrotem na wysepkę. Powiem wam o pewnym projekcie. A mianowicie skopanie słupów obsydianowych. To się bardzo ciężkie. I zrobienie tutaj Netheru lub Overworldu. Myślę, że będzie to fajne. Żeby tutaj był taki dircik albo Netherrack i on będzie sobie tak schodził na dół.
Nie wiem, czemu w Minecraft w ogóle te słupy obsydianowe tak nisko schodzą. Nie pasuje to. Powinny być na powierzchni albo kilka kartek pod powierzchnią. Chociaż ich w całych nie będę skopywać, tylko załóżmy. No zobaczmy, jak szybko mój kill sobie. O nie. Tylko mój kill sobie z tym poradzi. No szybko to leci. Tak to wygląda. Chodźmy może. Oła. Oła. Z powrotem do farmy. Oła. Nie bij. Aha. A właśnie nie spojrzałem. Dobra, no przepraszam, no. Ej, bo one mnie zaraz podjadą. Dobra, tu jest chyba. Tak, nara. Kurde. Nie mogę tak robić. Dobra, wracam tam. Do portalu chodź. Pyk. No i raczej będziemy kończyć ten odcinek, bo 7 do 10 przedłuży się jest 11. O, jesteśmy w miejscu, gdzie ostatnio byłem na poprzednim odcinku. Dobra, ponara. Pa, pa.